Patrz, jakie łokieto! Nie no, tutaj no nie ma szans, ziomek. Łokieto za łokietem. Patrz, on nie wie, co się dzieje. Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Manojek. Siema, Nemaneczko. I zagramy sobie w grę o nazwie Paint the Town Red, czyli ogólnie symulator wpuszczania w klepy po prostu ludziom. Jako że był taki pewien duecik na YouTubie, który nagrał już kołpa z tej gry, a dosyć, lamusy. Dokładnie, dosyć słabo im szło, bo to jakieś po prostu lamuski takie najgorsze konkretne. Mamy zbroję. Jezu, jaki masz fajny strój! Takie... Też masz taką zbroję no, trochę. No dokładnie, ty, ale te typy nas będą zaraz krępać. A mamy, tu są jakieś, a tu są bronie, czemu oni wszyscy na ciebie tak, idą? Są bronie, to jest pierwsza arenka ogólnie. Boom. Jako że do Paint the Town Red włączyli kołpa, mamy dostępne oczywiście arenki oraz zwykłe mapy. Dzisiaj sobie właśnie chwilę coś takiego poklikamy i tak miejmy jest. Nadzieję, że uda nam się zrobić troszeczkę więcej niż temu lamerskiemu duetowi. A oni też grali arenkę, czy co? Nie, oni grali chyba zwykłą mapkę, to są lamusy, nie? Nie wiem, nie oglądam lamusów, XD. Więc ja w Paint the Town Red dawno już nie grałem. I pamiętam, że samemu dość, bez cheatów dość mocno się męczyłem. Ale myślę, że z Hogim ogólnie powiem tak, dam arenki sobie radę. Są trudne. Więc arenkę może być trudno. Jezu! Nie no, na razie idzie dość gładko. Jaziom... Ale to pierwszy poziom, nie? Tak, poziom pierwszy jest bardzo łatwy. A jest z poziomu 10. Bronie potrzebuję, tutaj są jeszcze jakieś włócznie. Powiem ci jest tak, całkiem dobra. Wiesz czym charakteryzują się późniejsze poziomy tych arenek? Czym? Że na przykład masz takich 20 minibossów i nie masz żadnej broni. Na przykład ty. To przypał. Oczywiście dobra, przypomnę także, że jeżeli odcinek wam się spodoba, takiego duecików Paint the Town Red, możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, no i dzwoneczek na kanale. Dzwoneczek, zrobimy sobie pewną ekipę dzwoneczków i ten... I yes. Oczywiście, wpaść na kanał do Manojka, także... Dokładnie, okay, a wy do Hogatego też zapraszam. O, dziękuję, To całkiem dobra. Quality kanał, no nie będę tutaj kłamał. Dobra, hop. Ostatni chyba został. To ja go... Dobra, gdzie on jest? Zbuta mu ziomek. Aha, którym się kopie? F, R, Q? Pod Q kopiesz. Dobra, no i easy, no pierwsza kurde, fala, pierwsza easy. Fala. Teraz nie mamy broni. O nie, to są ci mafiozi z baru. Tak, i jest... Oni mają broń. Tak, a my nie mamy. No nie, no mamy trzeba. Broń, patrz, tutaj mam, wiesz, mam łopatę. Zrobić? Skopa i im pozabierać broń w razie czego. Kurwa, także... u nie, pół życia mi z miecza zabrał. No. Którym się kopie, ziomek? Tak jest, Q. Q? No Q, go. Najgorsze jest to, żeby nie brać ich w tym momencie. Dobra, o teatru, ja już pewnie żeby żyję. Nie brać ich, nie brać ich, Boże. Z drugiej strony, żeby ich nie dostać po prostu. Dobra, po prostu kop. XD. Ale nie wiem, ja już mam 1/3 życia. Spokojnie, biegaj, biegaj tam. Staram się. Biegaj. Rzucam w nich moim małym chodź, mieczykiem. Chodź. Kurde, F. Nie, co to jest? Chodź to jest sama tutaj. Rękojeść od miecza. Gdzie ty jesteś? No, ja zabijam ich powolutku. No widzę, wiesz. Widzę. Ile to jest łopat w sumie? Nie jest najgorzej. Dobra, ty dostaniesz tym. Ty o dwóch naraz? Z nimi biegasz? Ja sobie tu ich zabijam nie? powolutku. Okej. Okay. No i wygrałem, kurde, tyle zabiłem w tej mapce. Hogi, teraz powinieneś mi podziękować. No, ja ci gratuluję oczywiście. No Manojek, i super, i ja tobie również. Tutaj nie chyba nie mamy broni zbytnio, mam jakąś szklankę. Ale czy coś? Mamy kumpli. Ale oni zaraz zginą. Nie, my im oni pomożemy. Wiesz co trzeba, wiesz jaka jest taktyka na tę mapkę? Żeby ich na kolce baitować, cię chyba. A to są bokserzy, oni tak. byli mocni, pamiętam. Tak. No to dlatego się wrąbałem centralnie w nich. Dawajcie tutaj dzwoniaczki, no. No weź no, na kolce. No jesteś na kolcach, są. No no i co, no i. Ale kurde. Trzeba ich często ja prawie wszedłem. Przez te kolce. Tutaj dawaj, dodaj do mnie. Nie żyje. Dobra, jeden zdech. Ten też zdechnie. Dobra. Go. Czasem my musimy tak jakby przeskoczyć przez tylko nie zgiń. Tutaj trzeba szybko. Musisz to szybko zrobić. Zaklinowałem! Pa, jak ich robię! Nie, pa, jak dadzą, ich robię. Nie wpadną. Kiemon. Coś czuję, że nie jestem zbyt. Quality playerem w tą grę. O, dobra, jest! Bez baitowania. To było dobre. Patrz, i teraz ja ich obijam z tyłu. Ale ile oni mają życia? No bardzo dużo. Mówię, o! To no czy jak on nie umarł? To nie jest jeszcze takie trudne. O, jest, dostałem od niego strzała, dobra. Ja a trzymasz gardę? Nie. W sumie można, zapomniałem, że tu jest coś takiego, jak można nie. trzymać gardę. Kompletnie o tym zapomniałem. Dobra, butelką po twarzy, typa! Umarł mi prawda. Ty, znaczy, ja mu rękę odciąłem butelką?
No to dawaj tu na te kolce z nimi. No to dawaj na kolce. Prawie. Dawaj razem chodzimy, wtedy on będzie, wiecie, za nami biegał. A to ten ma ręce przynajmniej. O, no, no i ten umrze, no i... No. Dead, kurde. Pięknie. Trzecia fala pokonana. Wirtualna piąsia. Myślę, że gdyby ten lamerski duet tutaj przyszedł na arenę, to by nawet trzeciej fali nie przeszedł. Ale jeden tylko? Osoby. Ale to jest katana boss. O, fuck. Jakiś o nie, dobra. I jest jednak reszta. Nie tylko jeden. Będziemy musieli broń pozabierać i ogólnie nie trać broni na tych ziomków w czarnym. Tylko na katana boss przygotuj sobie broń. Jeżeli znajdziesz broń, jak te pieniądze na przykład, to tylko w katana bossa. Dobra, pieniędzmi w niego rzucam, w typiarza. Dobra, lecisz na katana bossa. Nie w nich, nie w nich. Katana bossa bij, katana bossa. W ogóle tych ziomków Zafro nie ucięłem, było takich. Tych ziomków Zafro nie było, kurde. No patrz, on ma już... Można ich na ziemi on obijać? On nie ma skóry na ryju. Można. Glepa na ziemi, chociaż nie, leżącego się nie bije. Połamałem pa, kolce pana to, pana to ziomek, pa. Oho! No i co? Ty, a teraz cię nie walną? No powiedz, że cię nie walną. Jakim cudem? Stary, jestem szybki jak wilk. Dobra. Jestem szybki jak popek. Uciekający przed pudzianem. Dobra, katana był. Któryś mnie uderzył? Tak. Dobra, teraz katano mi składasz. Dobra. Go! Pyk. Ile krwi, ja pierniczę. Patrz na typa. No i szybciutko wyjaśnieni. Ty, ale naprawdę, w dwie osoby jednak jest łatwiej na takich bossów czy coś. No ziomuś, wydaje mi się, że to o może Jezu, być kucharze. Kres naszych możliwości. A zmienili tę arenkę, zmienili jednak, bo tutaj byłem sam na tych kucharzy wtedy. To do góry wyskakuje i kolce są, więc odejdź tu, od tego. Tu leży odejdź kasa. Od tego. Bo z tego kolce wychodzą. Trzeba ich wbijać w ogóle na to, właśnie tych kucharzy. Tym się rzuca. Tych kucharzy trzeba wrzucać na nich, na te kolce. W sensie kół, z buta wjeżdżać na nich. Ogólnie na tym, wiesz co, bo tutaj ich jest dużo, nie? To trzeba się będzie chować przed nimi. Najlepiej stanąć na te kolce, zanim, wiesz, póki są na ziemi. Jeżeli się schowają oczywiście, bo kiedyś tak było, że się chowały. Później znowu... Ale Milamus uderzył mnie. Dobra, ale ktoś ginie, chyba że to nasi. Został... Ja też właśnie klepię pazdana z mieczem. Jezu, Boże, ilu mi goni, typu. O! Zostawcie mnie! Ziomuś, mam jedną... 20 życia. Nie, damy radę, damy radę. Damy radę? Dawaj, dobra. Skakuj na TT jakby co. Dobra, będę na tym stał. Skocz na to. No i co, lamusy? Bo teoretycznie niektórych można obić z tego chyba, czy... Może ten, powerem. Dobra, na niektórych tych kolcach może być broń ogólnie jakaś, tu jest cimitar jeszcze. Ogólnie opłaca się w nich kopać, nie? To jest najważniejsza rzecz, którą możesz zrobić, ich wbić, spróbować ich wbić właśnie na te kolce. Jezu, ilu ich tu jest? Manoje umarł. Okej, to ja jeszcze próbuję w takim razie. Ja go, Hogaty! Wierzę w ciebie. Ty nie widzisz w ogóle? Widzisz arenkę? Tak, ja sobie spektaj tu jestem teraz widzem. Ja wiedziałem, że ty jak jesteś sam, to po prostu jesteś bardziej zmotywowany. O kurde. I dlatego postanowiłem umrzeć, bo wiedziałem, że to cię zmotywuje po prostu. Do działania, wiesz. Chlepa ci póki leżą, kurde, frajerzy, lamusy, kurde. Ale ty się agresywny dla nich zrobiłeś. No ziomek. A co oni ci zrobili, no? No zabili moich znajomych. Oni po prostu walczą o życie. Tak ty, samo jak i ty. O, dobra, jest tasa. Zaprzyjaźnij się z nimi. No już właśnie lecę, pazdi. A leży. Tam leży, no. Czekaj. Tutaj wstał. On miecz. Ma miecz. Jej! Rzuciłem. No i znowu, kurde, wygrałem proszę kolejną bardzo. Mapkę. Znowu mi powinieneś po butach mnie całować. Co tutaj? Widzę, że Boxer. Jeden tylko będzie typek. Nie wydaje mi się, że był tylko pa, jeden. Pa, tylko jeden. Aha, dobra, z tyłu się od... Nie. Aha, tylko tak, jeden. Bo my tu w ogóle nie mamy broni. Trzeba go na ogień ten zagrować. Ja go będę klepał. Patrz, ty go odciągaj, ja będę go klepał. Ogniki, na ogniki musi wchodzić. Co ty robisz? No i stary, już na nie mam połowy życia. Na ogień go weź. No dobra, chodź, stary na ogień. Ale ty uważaj tutaj, bo ci się odpali za chwilę. Kurwa, mamo. Tutaj szybko wada uciekać. Tylko, centralnie tam, gdzie ja się podniosłem, był ogień. Dobra, dostał buta na plecy, kurde. Czuję teraz się jakby biegnie. Złyszalik, frajerze, kurde. No chodź na klepę. Patrz jak mu... Patrz tu, klepaj typa. Pyk, pyk. Patrz jakie łokieto. Nie no tutaj, no nie ma szans, ziomek. Łokieto za łokietem, patrz, on nie wie co się dzieje, bo ty go bijesz. Pyk. I on na mnie się fokusuje, wtedy ja go biję i on na tobie agro, i w ogóle ziomek. Na patrz. Nie, stary, to było easy. Sklepać to było takie prawdziwe łokieto, no. Takie dwóch na jednego, nie? Jeszcze nie wiecie co się dołączył. Dzieje, no. Wszyscy są źli? Tak.
A nie, no są jacyś dobrzy. Czarnobrody ogólnie jest. Dobra, to koksem. Ja tak. Ja zostaję z tyłu i czekam, aż ci nasi umrą, żeby sobie... O Jezu, ten czarnobrody, tak, ja pamiętam, on to był koksem. Ten, co był w tym barze na górze. Nie, on był tak. W statku. No w stat... nie. Nie w barze, w statku, czarnobrody, on był... kapitan. On siedział na górze, w barze. Możliwe, że też siedział. No. Bo ogólnie on jest kawał z niego. Chopa. No, on był straszny. Trzeba na niego broń wykorzystać, jak coś. No nie wiem, ja sobie pobiegam. Raczej troszkę. Pięściami go nie poklepiemy. Dobra, pyk. Mam munchako. Lamusy. Dobra, dostał raz po głowie już czarnobrody, zgubił hełm. A mówisz, że broni używał na czarnobrodego tak, tak, tylko? Tak. On ma też broń, także. Jeszcze. O, mam shockwave'a w sumie. Dobra, go R. Dobra, zabiłem trzech jego przydupasów. Ło! A, dobre to było, co? Nice, nice, takie. Zabiłem go. Zabiłem! To ja go zabiłem. Nie, no ja go... O ja tej go kur... zabiłem? No zabrałeś! Ja go zabiłem, lamusie! Mu sztylet w głowę. Zabrał mi moj... Nie, no nie, no. Sztylet w głowę mu biłem. Nie szanuję cię za to, ten koleś biega bez głowy! Patrz na tego! Patrz! Nie, no ma głowę. Nie. Teraz nie ma głowy. Ja mu głowę przeciąłem! No nie, no u mnie miał normalnie głowę. Nie, ja mu przeciąłem głowę. Co się dzieje? Ja typowi... Ej, ale dajemy sobie, patrz, spokojnie no tak. Radę. Tylko poza tym, że zabrałeś mi lamusie moją nie, ja go zabiłem. Bo ja go zabiłem, ja mu kurde, dobra, zaraz ja umrę. Kozik w głowę dostał. No, tak, kozika dostał, bo no. Kruszył. Dokładnie. A swojego też musimy zabić? No i easy. Berserka na przejdziemy to całe chyba. Też mi się tak wydaje, że może nam się uda. To jest różnica poziomem pomiędzy nami a tym lamerskim duetem jest taka jak pomiędzy botem w LoLu a topem, nie? W sensie... Czyli żadna, bo w sumie boty są dobre. Ale... XD. XD. Ła, rozwaliłem coś pod dupą. Dobra, tutaj trzeba na te miecze ich na pewno kierować. No tak. Więc chodźcie, cwaniaczki. Chodź, no co, taki cwany, bo masz co, Tasera? Ty, ale tu jest ten koksik. To jest koksik. Który? No tutaj, taki czarny koksik. O Jezus, no. Jego... A on nie może z nami chodzić? Czekaj. Jezu, ubijam go. Ziomek. Ty robisz z nim? Uważaj za tobą, mano! No co za... Mamo, za tobą. A ogólnie oni się pomiędzy sobą też klepią, policjanci. No tak, no to my bardziej policjanty. Za kim jesteśmy? Za psami czy za więźniami? No nie, ja teraz jestem przez chwilę za jednymi, przez za policyjnymi? Nie, no tylko, nie, nie to ty bądź ten, ty zabijaj więźniów, ja policjantów. Dobra. To frajerzy głupi. No nie, no ja nie będę tu, no właśnie. Policjanci. Kurde, zabija więźniów frajer, to ja nie mogę być frajerem. XD. Zresztą za dużo gram w GTA, żeby lubić psiarski. Zabijać policję, kurde. Jezus. Zdejmią ten film znowu. Dokładnie, plus zablokują. 18. O, gdzie, ja cały gdzie czas jest tego dużego. Kozak? No właśnie, ja też mam tego. Mam, dobra, mam, zabiłem go. Zabiłem go, patrz, jest. Zabiłem go, widzicie? Zabiłem dużego. Co ty znaczy, kłamco, ten, najgorszy? Tak. No co? Stary Stizera go potraktowałem. Wytnę to w taki sposób, żeby to... Jakie dwa murzyńskie... A, do... nie. Jakie? Poniosło mnie. No bo dwóch stało policjantów i nad jednym tym się skatowali go. Ej, dobra, szynką. Patrz, obrzucę ich mięsem. No mało strasznie życia, ziomuś. Co ty dostajesz? Tak, ja mam fulla znowu. Tak, jedną trzecią, czyli w sumie typowo. Zawsze mam tyle życia. Pyk! Pałką przez łeb, pyk! Więźnia, teraz policjanta jeszcze, kurde. Lamusy najgorsze. Broń, potrzebuj. A, ile tu jest teaserów? Co ty mnie, pałką, kijem baseballowym? Ty jesteś policjantem, czy ty jesteś lamusem? Grypsujesz, czy nie? Ej, to nie działa. Ej, rozładowany. Ty, on grypsował. O nie, użyłem... użyłem power-upa na w miejscu, jak nikogo tam nie było. Dobra, jak leży! Jej! Jak leży tylko! Kurde, no, nice. Jesteśmy naprawdę całkiem spoko. Mam nadzieję, że... Przecież najbardziej opłacałoby się przegrać, gdybyśmy mieli jeszcze jeden odcinek, żeby wiesz. O, broń zna. Ej, ja masz broń, pierdolę. Tu masz pistolet. Nie, ktoś. No, ty go jesteś. Pistolet. Ty jesteś. O kurde. Ty chyba jesteś słabym graczem. Dobra. Ej, czemu mogę tylko raz z niej strzelić? No bo to jest przecież ziomek. To jest ten... Ja nie używałem w grze broni. Byłem. Ale to jest taka. Jak miałeś. No wiesz, zobacz, na już wszyscy nie żyją, no jak co na jest. Na prok miałeś, nie? Broń. A nie da się tego jakoś przeładować? A, już nie. No nie da się. Oni jeszcze nie, oni żyją jeszcze, tak? Tylko, że ja ich troszeczkę ogłuszyłem. Także patrz, patrz, pa! Dobra, koniec. Znowu mnie uderzyli. Zabiłem jednego brońką.
Dobra, polecieli. Dobra, dajcie mi jakąś. No tutaj jest twoja broń. Ja nie wiem, ja w tej grze jeszcze ani razu tak żadnym niczym fajnym się nie bawiłem. Pana to. Stary, patrz, co odpaliłem, jak ja streamline'a, pajek tutaj ściekam. Starczy ich zaznaczyć, taki piorun leci, widzicie? Sobie? Jaki power jaki mam. Jaki oszust najgorszy. Ty, ale ładnie to tak oszust. BOOM! No, patrzcie, jak go ściągnąłem. Ja mu przywaliłem lewy prosty i zginął. Ej, no easy to, tam mam chyba easy, minuta 10, ty. Okej, czyli bossowie, dokładnie. Bez broni, nie, dobra. Widzisz, z pierwszego krzesła. Jest ten taki ziomek w skórze, z pierwszego poziomu. To co, nie wiem, zagrajmy tak logicznie, nie? No. Aha, oni mają słabe bronie, dobra. No, mamy jak krzesło. Jak jednemu już zabierzemy broń, to raczej powinno być spoko, nie? No, nie wiem, bo oni mają dużo życia, wiesz o tym. No wiem, wiesz, ale potem... Jezu, 8 na mnie podziało. Dobra, pyk, ty! Dobra, nie mam połowy życia już. A da się jakoś ten? Potem cofnąć i ty, będziemy odświeżyć? Chyba ich... Może... O Jezu, jak mi dziabnął ziomek. Da się save'nąć? Nie. To jest ostatni raz. No właśnie o to w arenach chodzi. Albo wygrywasz, albo przegrywasz. Dobra, prawy sierpowy. But na ale lej. Jest krzesło. Prawy jest. Sierpowy. O Jezu, dostałem gryfem. Prawy sierpowy, prawy wszyscy sierpowy. Wszyscy biegają za mną. Czemu się nie... Mam, dobra. Nie mam. Prawy sierpowy. Myślałem, że mam gryf. Prawy sierpowy śmierć. To skąd miałeś broń? No, bo tego ziomka strąciłem, tego zielonego. O, jego możesz kopem. O, jeden kolejek. Mam jedno... Mam 1% życia, tak bez kapi. Jezu, kopanie nie wychodzi w tej grze. Dobra, butelki jeszcze masz tutaj. No dobra, ja będę tak biegał i najwyżej obijał ich. Dobra, uważaj. No. No chodź tu, katana bosie, frajerze najgorszy. Pyk. Dobra, zabiłem. Ktoś zginął. Zabiłem jednego. To ten z bikers pewnie, nie? Tak. Bo on był obity, ja go biłem chyba przez 2 minuty pięścią. Dobra, tego zielonego zabiję. Można kłaść co chwilę. Nie używaj na nim broni, na zielonym nie. Na katana boss teraz jest obity. Dobra, masz ten broń, zabiłem jednego. Okej, nice. Teraz tak. O nie, dobra. Zielonego zaczynamy. Wywalamy, boksera nie bijemy. Czarnobrody albo ten duży fagas, nie? No tylko, że ja już nie mam tej broni, bo już mi się popsuła. Tutaj już jest klepa taka poważna, no, nie? No, dokładnie. Ty już musimy tutaj, biegać w kółko. Zwłaszcza, że ja mam, no naprawdę, mam 3% życia ja maksymalnie. Także... Więc ja biegam i robię to, co jest najlepsze. Dobra, tego zielonego trzeba cały czas do gleby. Jezu, ziomek! No ja tak robię. O, zabiłem dużego! Ja zabiłem dużego. Nie, no ja zabiłem dużego, co ty ziomek? Ten podbiega! Taki... Nie, no ale gleba tego dużego to ja zabiłem. W parterze, jak tego. Jak popka, kurde. Raz, gdzie jest sędzia, żeby przerwać ten pojedynek? Czekaj, kolejny autoataczek, dawaj. Dokładnie, dawaj go odpleć. No i autoataczek. I autoataczek. Dobra! Jest, zabiłem go. No, zabrał mi broń mojego typka. Dobra, klepa tego zielonego. Jest! Yeah! I to się nazywa... Aha, profesjonalna arenę. Afera. Arena. Afera. Przyszliśmy areny, proszę państwa. No i niech teraz kolejne duo tutaj przegrywa. Pokażę, czy ono też potrafi przejść arenę. To jest challenge. Możecie wyzwanie. Im pisać, możecie im pisać w komentarzach pod ich filmami, że Hogaty i Manojek wyzywają ich na challenge na arence. A nie, w sumie, właśnie. Dokładnie, o to chodziło. Na arence, żeby i oni tutaj macie pokazali. Czas, 22:51:94, niech pobiją, jak są tacy niech ludzie. Pobiją. Niech w ogóle przejdą, nie, bo że pobić to tam się nie martwię, ale niech przejdą. Dokładnie, chociaż. Oni są za słabi, to jest duet lamusów. Także, okej, myślę, że w tym odcinku to było na tyle, myślę, także tak. Oczywiście przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać dzwoneczek. W komentarzu pod filmem, dołączyć do ekipy dzwoneczku. Oczywiście PDK. Także wbić na kanał do Manojka lub do i mnie do Hogatego, tak? Dokładnie. Okay, dziękuję. Same quality content, no, także, zapraszamy. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.